Witam, jestem Dorota. To opowiadanie będzie w czasie przeszłym. Moje ostatnie zimowe wakacje spędziłam w górach. Była zwykle ładna pogoda. I dlatego mogłam dużo spacerować i jeździć na nartach. O 8:00 zwykle wstawałam, a o 9:00 jadłam śniadanie w restauracji na dole. Potem jechałam samochodem do wyciągu i dalej wyciągiem na górę. Po kilku godzinach jazdy na nartach wracałam do hotelu. Po obiedzie odpoczywałam i oglądałam telewizję. Kiedy nie miałam ochoty na telewizję, czytałam książki. Musiałam też trochę uczyć się. Bo w styczniu miałam egzamin. Kiedy nie było ładnej pogody, spędzałam czas w pobliskim mieście. Nigdy nie nudziłam się. Dziękuję i do zobaczenia.